trochę? Szczerze? Mam to w dupie. A wie pani czemu? Bo nic złego nie zrobiłem. A to, że twój ojciec od 2 dni leży w szpitalu w stanie krytycznym, też masz w dupie? Mój ojciec? Ale jak to? Tak to, że został otruty. Ale ja nic o tym nie wiedziałem, przysięgam. Wyrzucił mnie z domu. Skąd niby miałem wiedzieć, że coś się z nim dzieje? Nie było cię w restauracji? A skąd? To nie ty wrzuciłeś gaz? Nie było mnie tam, przysięgam. Nie kłam. Wiesz, że palenie szkodzi zdrowiu? To nie moje, naprawdę. Tak? A są na nim ślady twojego DNA? No dobra. Byłem tam. Coś gapisz, do roboty, już. Tato, mogę prosić na chwilkę? Jak chcesz kasę, to zapomnij. Przysięgam, że to ostatni raz. Ty się ogarnij, co jakąś robotę sobie znajdzie, bo coś, już patrzeć na ciebie nie mogę. Spieprzaj to. Mógłbym pomieszkać u was kilka dni, obiecuję. U nas pewnie, ale myślałam, że zabierzesz nas do domu? Zabiorę, tylko później. Teraz mam Saigon, wiesz, pogrzeb. Nie tłumacz się. Wstydzisz się mnie przed macochem. No co ty, nie, naprawdę. To co, mógłbym, proszę. Byłeś wczoraj wieczorem w restauracji twojego ojca? Ale w życiu nie zrobiłbym krzywdy Monice. Ja naprawdę ją kochałem. Przez to ojciec wyrzucił mnie z domu, bo się o nas dowiedział. To dlatego go otrułeś, tak? Bo stał wam na drodze. Nie, ja tego nie zrobiłem, przysięgam. Monika też nie miała z tym nic wspólnego, jestem tego pewien. Puścili cię. A dlaczego mieli nie puścić? Nie ja otrułem ojca, chociaż nie powiem, że przykro mi z tego powodu. Przynajmniej nie musimy się już ukrywać. Nie pogratulujesz nowemu właścicielowi restauracji.